Cześć witam w kolejnym odcinku Cynao Productions. E, I dzisiaj będzie o mm, oksydowaniu metalu, czyli oksydowaniu stali konkretnie. E, który to proces był mi potrzebny po to, żeby e, dokonać wykończenia pewnej części, którą wymieniłem w jednym e, ze swoich pistoletów, mianowicie w CZ97. E, fabrycznie montowana jest e, montowana jest fabrycznie Rzecz sprężyny powrotnej, która wykonana jest z plastiku, wygląda tak. Eee, to już pewnie widzieli ci, którzy interesują się moimi odcinkami dotyczącymi broni. To na pewno widzieli ten element, eee, ale rozumiem, że odcinek będą oglądać też widzowie, e, których tematyka strzelecka nie do końca interesuje, więc trochę tła. Więc tak wyglądał ta, wyglądała ta część, była z plastiku, jest pouszkadzana po prostu w wyniku pracy, tutaj występują w niej takie wyszczerbienia. Więc ja postanowiłem, że zastąpię ją częścią wykonaną z metalu. Tą część wykonałem z jakichś tam zamiennika, które znalazłem w jednym ze sklepów, o tym również możecie sobie obejrzeć na osobnym odcinku. Tak wygląda ta część w jej finalnej formie. Tak jak widzicie ona jest wykonana ze stali, miękkiej dosyć, ale stali, aczkolwiek ona tutaj w tym zastosowaniu akurat, to bardzo dobrze akurat, że jest miękka. I mówiąc krótko, one fabrycznie były wykończone, albo były cynkowane, albo pokryte jakąś taką powłoką. Ona przypominała nieco mosiąc, ale to nie jest mosiąc, to jest jakiś, jakiś stop, jakiś rodzaj pokrycia, który ma taką po prostu złotową barwę. No, ja stwierdziłem, że chciałbym, żeby to wyglądało jak część broni, a nie jak jakiś przypadkowo dobrany element. W związku z czym postanowiłem, że pokryję tą część oksydą. Tak to wygląda w stanie zmontowanym. Nie można oczywiście się do niczego przyczepić, ani powiedzieć, że to jest część, która no nie wiem, nie pasuje, jest nie stąd. wygląda to wszystko w miarę porządnie. Tak wygląda końcowy efekt, ale zanim do niego doszedłem, tak jak widzicie, tak jak widzicie ta oksyda jest jednolita, nie ma właściwie żadnych skaz poza tutaj tym łbem, którego nie doszlifowałem niestety. W drugim egzemplarzu akurat łeb udało się zrobić dużo lepiej. On wygląda po prostu pięknie. Jest, jest delikatnym, ma taki widoczne takie ryski od szlifowania go papierem ściernym, natomiast jest cały idealnie czarny. Ten się niestety nie udał, więc tak naprawdę w sumie najfajniej byłoby, żebym połączył ten i ten ale o tym dalej. W każdym razie, zanim doszedłem do takiego efektu, to trochę to zajęło czasu, ponieważ pierwsze próby pierwsze próby no nie wyszły mi do końca dobrze. Może jeszcze chwilę o tym, co to jest w ogóle oksydowanie, co to jest za sposób wykończenia powierzchni, otóż jest to taki sposób, Zabezpieczania powierzchni przed korozją, w której wykorzystuje się naturalne własności yy, związków yy, materiału, który, yy, który chcemy oksydować, czyli w tym przypadku stali, do tworzenia tlenków tudzież innych, yy, innych kompleksów, które, yy, które po prostu utworzone na powierzchni yy, zapobiegają jego korozji no i zapewniają yy, dobry wygląd. W broni zasadniczo używa się dwóch rodzajów. Tego typu wykończeń najczęściej e, są to po prostu klasyczne oksydowanie. E, klasyczne oksydowane części wyglądają dokładnie tak jak ten mój kołek. Czy też na przykład, zobaczcie, tu jest taka nakrętka e, łożyska lufy, ona jest również oksydowana. To jest ta, która po prostu została pokryta, e, pokryta taką e, czarną powłoką. E, podejrzewam, że że tutaj zamek też jest oksydowany, <laughs> chociaż tam ta powłoka jest dosyć matowa jak na oksydę. No być może producent jakoś tam sobie tak to wykańcza. I drugi rodzaj powłok to są powłoki fosforanowe. One mają bardziej taki szarawy odcień. One również bardzo dobrze zapewniają, e, zapewniają dobrą ochronę przed korozją. Aczkolwiek chyba są nieco mniej odporne na ścieranie, natomiast mają jeszcze jedną zaletę. Powłoki fosforanowe na stali stosuje się dosyć powszechnie jako podkłady, ponieważ zapewniają bardzo dobrą adhezję, czyli przyczepność na przykład lakieru. Jeżeli byście chcieli, chcieli na taką powierzchnię położyć, ja niestety w domowych warunkach jeszcze fosforanowaniem się nie zająłem, więc nie wiem jak to zrobić. Być może jest na to jakiś efekt. Natomiast zająłem się oksydą która, jak się okazuje, nie jest wcale procesem trudnym, a przynosi powiedzmy no, dosyć satysfakcjonujące efekty z stosunkowo niedużym kosztem. <laughs> I teraz, jak można uzyskać efekt takiej oksydy? Są na to co najmniej trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest elektrolityczne nakładanie powłoki tlenkowej, czyli, czyli kąpiele, w których no są różne, są anodowe i katodowe, czyli albo na minusie, albo na plusie podwieszony jest ten element, który chcemy pokryć. Jest oczywiście odpowiedni roztwór, to są najczęściej azotany, jakieś roztwory alkaiczne, w których się to pokrywa. Druga metoda, są to wszelkiego rodzaju metody termiczne, czyli na przykład metoda polegająca na silnym ogrzaniu takiego elementu, po czym zanurzeniu go w gorącym oleju, to może być olej jadalny, tak jak na przykład tutaj jest to olej taki, nazwijmy to kuchenny, w którym ja próbowałem nakładać powłokę oksydową, z powiedzmy, średnim efektem, i teraz to jest metoda, w której ten przedmiot trzeba równomiernie. Jakby jakość i, i równomierność tej powłoki zależy w dużej mierze od temperatury i od równomierności ogrzania takiego przedmiotu. E, potem zanurza się go w chłodnym oleju. E, po pierwsze trzeba zrobić to równomiernie, żeby prze, przedmiot się na nie wygiął. E, no i po drugie metoda taka ma jeszcze tą wadę, że te powłoki, które są wykonane przez zanurzenie w oleju, e, to są, to, to nie jest jakby zmiana własności tego metalu pod spodem jest stosunkowo niewielka, natomiast nakładana jest warstwa takich nazwijmy to polimerów, które wytwarzają się z utlenienia tego oleju. To jest coś jak taka patelnia u starego kucharza, która pokryta jest takim. E, takim nalotem, czy jest taka, wy, jak to się nazywa, wysezonowana. E, I do, doświadczeni kucharze wiedzą, żeby tej powłoki, że nie należy jej w trakcie mycia, próbować zdrapywać, ona po prostu tam ma być, no ponieważ ona za, zapewnia ochronę temu. Temu metalowi, który jest pod spodem. Także metoda, metoda oksydowania na gorąco, ja dzisiaj nie będę o niej mówił, ponieważ, tak jak mówiłem, ona ma stosunkowo przeciętne efekty, i ma jeszcze taką wadę, że niestety powłoki nałożone tą metodą stosunkowo słabo zabezpieczają przedmiot przed korozją, to znaczy, on, potraktowany w wilgotnym środowisku, dosyć szybko zacznie nam rdzewieć. I trzecia metoda w końcu, jest to oksydowanie na gorąco, ale nie za pomocą oleju, tylko za pomocą kąpieli alkaicznych. W tym przypadku ja oksydowałem e, te konkretne przedmioty, czy, czy też ten konkretny przedmiot, ponieważ tutaj po drodze było sporo eksperymentów, e, w mieszaninie, e, żebym się nie pomylił zaraz, wodorotlenku sodowego, czyli NaOH. Czyli składnik taki, no na przykład w, w preparatach przeczyszczających rury, w preparatach do dezynfekcji, czasami się znajduje zasada sodowa, łuk sodowy, zwany również. Nie są dostępne, zarówno w postaci technicznej. Jeżeli byście nie mogli kupić i kupilibyście zwykłego kreta, to zwróćcie uwagę, że większość tych preparatów, które w tej chwili są sprzedawane ma dodatek aluminiowych wiórków. Te wiórki tam są po to, żeby częściowo przez reakcję aluminium z tym wodorotlenkiem wytwarzały się bąbelki gazu, to jest konkretnie wodór, który powodują we wnętrzu tej rury gdzieś tam łatwiejsze odrywanie się powiedzmy tych tych rzeczy, które zalepiają tą rurę. Ja początkowo myślałem, że to jest jakiś problem i nawet udało mi się kupić Czysty wodorotlenek wodorotlenek sodu, czyli czystą zasadę sodową, ale jak się później okazało, ten dodatek aluminium w tym, w tym fabrycznym krecie, który możecie kupić w sklepie, w ogóle nie przeszkadza. To znaczy, musicie wziąć tylko pod uwagę, że po pierwszym zmieszaniu z wodą tego preparatu on będzie dosyć silnie gazował, będzie się uwalniał stamtąd wodór. Preparat będzie się dosyć mocno nagrzewał przy, przy jego rozcieńczaniu, roz, rozwadnianiu go, rozrabianiu go z wodą, no i należy po prostu przeczekać aż ten proces się skończy. Kąpiel w takim roztworze, w którym były aluminiowe wiórki, będzie miała nieco inny kolor. Ona będzie się robiła taka bardziej w kierunku brązowo-pomarańczowego, trochę. Natomiast jak pokazuje doświadczenie, to w niczym nie przeszkadza w jakości nakładanych powłok, powłok. W związku z czym, jeżeli byście nie mogli, akurat nie mieli pod ręką czystego wodorotlenku sodu, a macie zwykłego kreta ze sklepu, który jest po prostu granulkami, takimi białymi z dosypanymi wiórami aluminium, jak najbardziej można go do tego celu użyć. I teraz, co potrzebujemy jeszcze, żeby taki roztwór do do oksydowania zrobić. Potrzebujemy jeszcze saletrę sodową lub saletrę potasową. Oba z tych związków dostępne są na przykład w sklepach ogrodniczych lub spożywczych. One zapewniają, one, one w tej kąpieli, tak jakby saletra jest tym składnikiem aktywnym, który powoduje zmianę koloru w tym alkaicznym środowisku, które, które, które jest wytwarzane przez Yy, przez wodorotlenek i teraz yy, przepisów na kąpiele, które umożliwiają yy, oksydowanie przedmiotów yy, z tymi dwoma, yy, z tymi dwoma preparatami, jest wiele, yy, aczkolwiek, prawdę mówiąc, większość przepisów, które znalazłem na, yy, na kąpiele z, yy, z azotanem potasu, czyli z tym, z tym środkiem, który ja akurat mi się udało kupić, yy, są to kąpiele dwufazowe. Czyli najpierw stosowana jest taka kąpiel, która mm, składa się de facto z bardzo stężonego wodorotlenku sodu, yy, i gdzieś tam jedna dziesiąta, jedna część na dziesięć jest yy, tej saletry. A później, yy, po, po kilkunastu minutach, przedmiot przenosi się do drugiej kąpieli, która yy, ma dużo większe stężenie tej saletry już w stosunku do. W stosunku do wodorotlenku, ponieważ to jest gdzieś tam 3 do 1, czyli 3 części wodorotlenku, jedna część saletry. I oczywiście, roztwór ten silnie się podgrzewa. On w zasadzie powinien być cały czas na granicy wrzenia w momencie, kiedy te przedmioty do niego trafią. I teraz, tutaj, uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Praca z tymi chemikaliami, o którymi mówię, w szczególności mam na myśli wodorotlenek potasu, który sam w sobie, nawet nie podgrzany, jest materiałem, jest środkiem bardzo żrącym. On uszkadza skórę, trawi wszelkie, że tak powiem, tkanki białkowe, więc jeżeli on dostanie się Wam na ręce, skórę, włosy, paznokcie, nie daj Boże do oka, no to jest w zasadzie natychmiastowa wizyta, interwencja lekarska potrzebna. Dlatego przed rozpoczęciem tych prac należy się bardzo dobrze zabezpieczyć. Czyli obowiązują nas gumowe rękawice, najlepiej takie, które zakrywają rękę stosunkowo wysoko, gdzieś nawet powyżej rękawa. E, oczywiście, obowiązkowo okulary. E, jeżeli ja akurat, ponieważ podczas gotowania z roztworu wydobywają się dosyć szkodliwe opary, ponieważ tam w tych oparach po prostu unoszony jest. Ten, ten żrący wodorotlenek, więc wdychanie tego również spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i, i, i nieprzyjemne dolegliwości. W związku z czym e, pracę trzeba prowadzić w zasadzie, chyba na zewnątrz, ewentualnie w bardzo, bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie polecam, chyba że ktoś ma do dyspozycji wyciąg taki, no e, powiedziałbym o, o wydajności takiej laboratoryjnej albo przemysłowej, to tak. Natomiast w normalnych warunkach no, prowadzenie tych prac we wnętrzu pomieszczeń no, może, może być trudne. I teraz w związku z tym, wracając do składu naszej kąpieli, w związku z tym, że, że jestem leniem, to ja stwierdziłem, że kąpiel dwufazowa to jest coś, czego nie chce mi się robić. Znalazłem sobie stary podręcznik amerykański gdzieś tam z lat 40., chyba. Podlinkuję go gdzieś tam na dole. W którym została opisana taka kąpiel, w której de facto wodorotlenek i saletra są w stosunku 1 do 1 i rozcieńczone wodą. I w takim roztworze, jednofazowo, czyli wkłada się przedmiot na około 30-35 minut i później go wyciąga, prowadzi się proces oksydowania. I dokładnie w takiej kąpieli powstał ten czarny, tak jak widzicie, bardzo ładny, równomiernie poczerniony przedmiot. Kąpiel się podgrzewa, w związku z czym mamy tutaj kolejne zagrożenie, no bo oczywiście wszystko nam tutaj wrze w międzyczasie. Temperatura powinna wynosić między 120 a 140 stopni. I teraz jak poznać, czy ta temperatura jest właściwa? No po prostu ten roztwór zacznie Wam wrzeć. Natomiast przy proporcjach, które E, Opisuję tutaj na dole, jeżeli chodzi o skład tego roztworu, e, zauważycie, że on zacznie wam wrzeć wcześniej e, i jest to celowe, dlatego że on początkowo zawiera w sobie nadmiar wody. To znaczy Problem polega na tym, że roztwór, żeby, żeby skutecznie działał, on musi być stosunkowo stężony. Nadmiar wody powoduje, że proces przebiega bardzo powoli i tak naprawdę poniżej pewnej granicy stężenia on mimo tego, że utrzymujecie temperaturę, że grzejecie to wszystko, że ten przedmiot jest dobrze oczyszczony, to będzie się Wam wydawało, że on w ogóle się nie posuwa do przodu. W związku z czym taki patent, który ja sobie wymyśliłem, to ja robię ten roztwór Niejako bardziej rozcieńczony na początku, po czyli doprowadzam go do dobrzenia i pozwalam mu trochę jak zupie, takiej którą się zagęszcza. Pozwalam mu, żeby część tej wody wygotowała się i w momencie, kiedy, kiedy on nabiera takiej konsystencji, właśnie takiej gęstej zupy, to łatwo poznać, dlatego że przestają się duże bańki powietrza z niego unosić i próbują nam wyłazić z znaczenia, czy to jest garnka a po prostu on pieni się taką drobną, gęstą pianą, która raczej gromadzi się w pobliżu dna w pobliżu powierzchni roztworu, to jeżeli uzyskamy taką konsystencję, oznacza to, że roztwór ma właściwą temperaturę i, i właściwy skład, i dopiero w tym momencie wkładam do niego ten czerniony roztwór, czyli, czyli najpierw robimy roztwór nieco bardziej rozcieńczony. Pozwalam mu się wygotować i w momencie, kiedy on się zagęści, wkładam do niego przedmioty do czernienia i utrzymuję ten stan, czyli ten taki stan tego pienistego wrzenia w pobliżu powierzchni roztworu przez 30-35 minut. Po czym przedmiot wyciągam, eee, studzę go, płuczę go w, w wodzie. On początkowo będzie miał na sobie prawdopodobnie. Zastygnięte kawałki, fragmenty tego, tej, tej mieszaniny, która tam w garnku jest czy, czy, czy w naczyniu, więc trzeba go z niej oczyścić, ponieważ one oczywiście są żrące, więc nie można tego dotykać rękami. Zanim cokolwiek zaczniemy dalej robić, to trzeba się tego pozbyć. Przedmiot oczywiście trzeba ostudzić, no i później go lekko natłuścić. Ja do celu używam po prostu taki olej w sprayu do broni. Może to być jakiś olej, oliwa WD-40, nie wiem, olej silnikowy, co tam kto ma pod ręką. W każdym razie po, po czernieniu ten, ten, ten przedmiot należy lekko natłuścić. Także tak wygląda, tak wygląda w skrócie proces czernienia, i teraz. Co mi się nie udało, albo jakie, jakie porażki zaliczyłem, po to, żebyście jakby mogli mogli ich uniknąć. Pierwszą, pierwszy, pierwszy poczerniony przedmiot, który wykonałem, on był stosunkowo, mówiąc krótko, blady. Tutaj niektórzy z moich widzów serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję. Oczywiście zauważyli ten fakt i, 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 i stało się to nie bez powodu, dlatego że ta pierwsza próba czernienia po prostu odbywała się w zbyt niskiej temperaturze. Ja robiłem to w takiej, w jakimś takiej o po prostu puszeczce, która widać tutaj już jest nieźle poprzypalana. Grzałem ją z zewnątrz za pomocą palnika, ponieważ, tak jak mówię, nie chciałem robić tego wewnątrz pomieszczenia, więc musiałem sobie znaleźć doraźne, doraźne źródło ciepła. No i niska temperatura połączona z, z nierównomiernym ogrzewaniem tej puszki sprawiła, że no po prostu po ponad 40 minutach ten przedmiot nazwijmy to zszarzał, zniebieszczał on zrobił się, pokrył się taką powiedzmy optycznie dosyć atrakcyjną powłoką, natomiast no nie była to po prostu czarna oksyda czyli to co chciałem osiągnąć, żeby żeby móc to zastosować po prostu w broni także pierwszy błąd polegał na nierównomiernym i zbyt słabym ogrzewaniu, także musicie na pewno zaopatrzyć się w dobre Dużej wydajności źródło ciepła. Ja w, w drugiej próbie zastosowałem po prostu taki duży palnik, którego dekarze używają do, do opalania papy, do, do przyklejania, przyklejania papy termozgrzewalnej. I to było źródło ciepła, które zapewniło mi powiedzmy aż nadto, aż nadto dopływ ciepła do tego. Pojemnika, ponieważ okazało się, że w trakcie roztwór zaczął mi kipieć i wygotowywać się, musiałem ten palnik wyłączać, odsuwać. Tamta regulacja wielkości tego płomienia była stosunkowo mało precyzyjna, więc powiedzmy, grzanie było bardzo dobre, ale, ale trudno było regulować jakby prędkością całego procesu, więc to był jakby drugi, drugi błąd, druga nauczka. W trzecim podejściu, skorzystając z faktu, że w weekend robiłem z synem ognisko, jedliśmy kiełbasy i takie różne inne przyjemności, no to po zakończonej zabawie postawiłem sobie w okolicy ognia taki rust, na który postawiłem po prostu garnek. I po prostu spokojnie paląc pod spodem drewnem regulowałem sobie dopływ ciepła, okazało się, że daje się dosyć dobrze to robić, w momencie kiedy garnuszkowi było za gorąco to po prostu rozgarniałem trochę te palące się drewna, te palące się polana pod spodem tak, żeby nieco mniej mi ten garnek ogrzewały, nic mi nie wykipiało, także... Prawidłowe, dobre, wydajne źródło ciepła, przy czym źródło ciepła, nad którym macie kontrolę, tak, które, które jesteście w stanie w razie potrzeby, w razie konieczności zmniejszyć, odsunąć, albo przygotować się tak, żeby na przykład garnek czy, czy puszkę można było zsunąć z, z miejsca, w którym, w którym on się nagrzewa. Także, także drugi problem to jest, to jest ewentualnie no po prostu możliwość regulacji tego źródła ciepła, którym podgrzewacie tą mieszaninę do do oksydowania. No i trzeci problem, który w zasadzie chyba sprawi mi najwięcej problemów, to jest przygotowanie powierzchni. Zobaczcie, to jest przedmiot, który również był oksydowany w jednym, w jednym z cykli, w, jednych, w jednej z prób. On tutaj w zasadzie w większości tutaj w tej środkowej części, ta oksyda została nałożona dosyć dobrze. Tutaj nie mam co do, co do jej jakości jakby uwag, ale zobaczycie, że tutaj pod koniec są takie miedziano... Miedziano jaśniejsze, takie czerwonawo-srebrne, takie miejsca, które po prostu się oksydą nie pokryły. Tutaj góra, jak widzicie, pokryła się idealnie. Środek tego przedmiotu również pokryty jest idealnie. Natomiast tutaj zostały takie miejsca, których, mówiąc krótko, ta oksyda się nie, nie przywarła do nich. Co tutaj się stało? Otóż ten przedmiot był fabrycznie cynkowany. I teraz ja oczywiście polerowałem go najpierw grubym, później, później drobniejszym papierem ściernym. Wydawało mi się że optycznie, jakby na oko, że usunąłem ślady tej starej powłoki. No w momencie, kiedy to jest jakby ta powłoka cynkowa, jest srebrna i świeża, spolerowana stal jest też taki ma srebrny kolor, no to trudno mi było jakby naocznie stwierdzić, czy ja na pewno aby pozbyłem się resztek tej, tej starej powłoki. Jak się okazuje nie do końca, ponieważ dokładnie tutaj, gdzie pozostały jej resztki, yy, po prostu oksyda się nie, yy, nie przyczepiła. Tak samo, yy, jeżeli byście na przykład niedokładnie przedmiot otłuscili, przedmiot przed zanurzeniem trzeba koniecznie odtłuścić, On musi być, yy, on musi być wykąpany. Ja używam zwykłej benzyny ekstrakcyjnej do tego. Można nawet użyć takiej benzyny samochodówki, jeżeli ktoś nie ma. W ostateczności alkoholu, aczkolwiek alkohol akurat, yy, no. Czasami nie jest najlepszym, najlepszym rozpuszczalnikiem do usuwania, usuwania tłuszczów, dlatego że stosunkowo powoli te tłuszcze roz, rozpuszcza. W związku z czym przygotowanie powierzchni było kolejnym problemem, z którym się zderzyłem. Tutaj jest dla przykładu przedmiot, który ten akurat nie był w ogóle niczym pokrywany to, jest, to była surowa stal. Ale jego w ogóle nie przygotowałem. Jego praktycznie wrzuciłem tak, jak go wyjąłem z opakowania, bez, żadnych, bez żadnego polerowania, szlifowania, papierem ściernym czymkolwiek. I zobaczcie, że efekt jest taki, że on jest taki jakby nakrapiany. Są takie kropeczki na nim, i one wynikają dokładnie z tego, że na niektórych częściach tego przedmiotu po prostu były, zostały resztki jakichś tam zanieczyszczeń, tłuszczów. E, czegoś tam. Także to jest taki, taki przykład, no niezbyt dobrze wykonanego procesu. E, natomiast, jeżeli do tego, do tego wszystkiego się przyłożycie, czyli, czyli prawidłowo. Przygotujecie tą powierzchnię, jeżeli chcecie, żeby ten, ten przedmiot miał taki ładny, nazwijmy to jedwabisty wygląd, no to, to faktycznie polerowanie go najpierw grubszym, później drobniejszym papierem ściernym, ewentualnie jakimś elektronarzędziem, nie wiem, dremelem, czy włożenie tego w wiertarkę i, 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 i przeciąganie tutaj papieru na pewno wywoła dobry efekt. Natomiast później oczywiście trzeba go odtłuścić i tak jak mówię, nie dotykając go już, czy na przykład dotykając go wyłącznie przez lateksowe rękawiczki, wrzucić go do tej kąpieli, która ma już odpowiednią temperaturę. Jeżeli ona będzie odpowiednio rozgrzana, no to nie będzie efektów takie, takich, jak to miało miejsce. Tu akurat nie mam tego przedmiotu w, w, w pierwszej mojej próbie, w której po prostu ta powłoka była taka blada, ona była taka szarosina, nie była czarna. Także, tak jak widzicie, oksydowanie za pomocą kąpieli w, w zasadzie sodowej jest stosunkowo prostym procesem, ponieważ właściwie mieszamy tylko dwa składniki, przygotowujemy kąpiel i przygotowany przedmiot wrzucamy i gotujemy w niej przez pół godziny w tej. W, w tej, w tej jakby procedurze, w której ja to robiłem w jednofazowej kąpieli, po prostu z, później go tylko wyjmujemy i płuczemy. Ja na pewno będę próbował jeszcze pokrywać oksydą większe przedmioty. Tutaj, jak widzicie, jest magazynek od karabinka Galil, który, w wyniku, no powiedzmy sobie, mało profesjonalnego remontu, został przez sprzedawcę po prostu pomalowany. Zwykłą taką farbą w sprayu, tak? i to taką farbą nazwijmy to błyszczącą. W związku z czym yy, on tak nie powinien wyglądać, magazynek yy, w wykonaniu fabrycznym ma taki szary, matowy kolor. Zresztą no, żołnierz yy, nie może mieć jakichś błyszczących elementów w swoim oporządzeniu, więc jest dokładnie tak to powinno wyglądać. Yy, tak wygląda ten egzemplarz, który, który został, mówiąc, tylko trochę spartolony. No, ale w związku z tym, że, że sama jego ta stalowa skorupa, jakby nic jej nie dolega, to będę starał się tą powierzchnię ostrożnie wykończyć w jakiś sposób. Znaczy, oczywiście, najpierw pozbawić ją tej powłoki, a później przeszlifować ją, czy, czy za pomocą jakichś elektronarzędzi, żeby pozostała taka lekko matowa. I nałożyć na nią oksydę, i to jest, to jest jeden z kolejnych projektów, który, który przede mną. No, ja oczywiście z racji moich militarnych zainteresowań będę oksydował jakieś tam drobne części broni, tak jak możecie zobaczyć, na przykład tutaj ten, ta te dźwignia zaczepu e, zwalniania zamka, ona tutaj w pewnych miejscach już jest pozbawiona tej oksydy. Oczywiście to jest w miejscach, w których ona trzeba, jakieś tam elementy, więc nie wiem, no, jeżeli ja ją tutaj nałożę. No to, to ona po jakimś czasie pewnie znowu ulegnie starciu, ale w zasadzie jest to taki element, który przy okazji mogę gdzieś tam do kąpieli wrzucić i, i zobaczyć, jaką, jaką taka oksyda będzie miała trwałość. Z natury rzeczy, prawidłowo nałożona powłoka oksydowa, ona oprócz tego, że powinna dobrze zabezpieczać przedmiot przed korozją, w związku z tym, że w roztworze azotanowym. Ten azot, oprócz tego, że wytwarzają się tlenki metalu na powierzchni, częściowo powstają kompleksy azotu z, ze stalą, która jest tutaj na powierzchni tego przedmiotu. On de facto powinien mieć nieco większą twardość powierzchniowo niż miał taki niewykończony przedmiot. W związku z czym on, on mechanicznie powinien być również dosyć dobrze zabezpieczony przed, przed jakimiś tam e, uszkodzeniami. I to będę próbował robić. Jeżeli w, w trakcie tych eksperymentów wyjdzie mi jeszcze jakaś ciekawa procedura, łatwa do zastosowania, to na pewno się tym pochwalę. Tak jak mówiłem, skracając ca całą sprawę do minimum, przygotowany przedmiot, kąpiel, w której e, jest wodorotlenek sodu e, i saletra potasowa w stosunku 1 do 1 rozcieńczona jedną częścią wody i następnie gotowana tak żeby nam się zagęściła e, optycznie do momentów kiedy zacznie gęstnieć i, i wrzeć nam przy powierzchni, a, a nie wydobywać się wielkimi bąblami e, para z niej e, i w takiej kąpieli gotujemy 35 minut z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, bo pamiętamy, że mamy do czynienia z gorącą, żrącą zasadą w związku z czym ochrona oczu, rąk e, układu oddechowego i naprawdę możecie uzyskać co najmniej tak dobre efekty jak ja. Tak jak widzicie, tutaj po, po czwartej próbie, tak naprawdę zaczęło to wyglądać bardzo dobrze, ale myślę, że jeszcze wciąż jest miejsce do, do usprawnień i do poprawy tego procesu. Jak mi się to uda, na pewno będę o tym mówił. Do usłyszenia, cześć.